Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat komunizmu, a dokładnie zbrodni komunistycznych i tego, z czego to wynika, że właśnie już jak mieliśmy wcześniej w przypadku bolszewików, ta przemoc, to nieliczenie się z człowiekiem jest u nich dość powszechne. I też przyczynkiem do tego są dwie książki wydane przez wydawnictwo Diageo. To jest Diabelska Gwardia. Tutaj mamy do czynienia z historią opowiadaną ze strony byłego niemieckiego SS-mana, który walczy w Indochinach, i Biała Armia generała Antiona Denikina. Ale zanim przejdziemy do dyskusji, to zapraszam wszystkich Państwa serdecznie do Krakowa, ponieważ w październiku, jak co roku, wydawnictwo Kapital będzie obecne. Będzie też pan Stanisław Michalkiewicz. Targi są w dniach 24-27 października. Tym razem, uwaga, to jest duża zmiana, jesteśmy w drugiej hali, tej takiej jakby za kasami. Nie na lewo, tylko za kasami. Niestety musieliśmy się trochę, że tak powiem, przestawić, ale obok nas będzie wydawnictwo właśnie Witolda Gadowskiego, także no, towarzystwo będzie doskonałe. Będzie pan Stanisław, będzie też Krzysztof Baliński, będzie Leszek Szymowski na naszym stoisku, także Adam Wielomski, także dojdą też inni autorzy, także serdecznie Państwa zapraszam. Informacje są poniżej w komentarzach na temat tego wydarzenia. Ale to już wracając, panie Stanisławie, bo nie ukrywam, że pan jest prowodyłem tego, że przeczytałem właśnie tą... Inspiratorem, że przeczytałem właśnie Diabelską Gwardię, a wcześniej sięgnąłem właśnie po Białą Armię Antona Denikina. Bo co pana skierowało, skłoniło do tego, żeby, no zacznijmy od Białej Armii, żeby właśnie zapoznać się z tym. Dostałem te książki, ponieważ dzieje Białej Gwardii, czy Białej Armii zawsze mnie interesowały, no to a tu jeszcze z pierwszej ręki, to znaczy z ręki generała Antoniego Denikina, opis działań tej Białej Armii, no to tym bardziej wydał mi się interesujący, a potem sięgnąłem do tej drugiej książki, której narratorem, bo tu można tak to nazwać, ona jest w formie takiego opowiadania, jak gdyby tego SS-mana, który uczestniczył w działaniach antypartyzanckich w Białorusi, na Białorusi w czasie II wojny światowej. No i tam swoje doświadczenia wykorzystywał w czasie wojny w Indochinach. Trzeba powiedzieć, że no co wynika z tej książki Biała Armia? Przede wszystkim jawi się rewolucja bolszewicka jako okres straszliwego chaosu, jaki zapanował na obszarze Rosji ówczesnej, no, kiedy to odbywały się, można powiedzieć, walki wszystkich ze wszystkimi, przy czym takimi dwiema głównymi stronami wojującymi to był korpus oficerski, który dosyć chyba z takim refleksem szachisty zareagował na rewolucję bolszewicką. Ja muszę tutaj trochę wyjść poza ramy książki Antoniego Denikina i przypomnieć to, co pisze Mieczysław Jałowiecki w swoich pamiętnikach Na skraju imperium, który rewolucję bolszewicką obserwował w Piotrogrodzie, był tam, i on twierdzi, że oficerów armii rosyjskiej w Piotrogrodzie było tylu, że gdyby się zmobilizowali wtedy, to by z bolszewików zrobili marmoladę. Ale oni pozostawali pod wpływem takiej fałszywej ideologii reprezentowanej przez Kierańskiego.
że by nie, za żadne skarby, żeby nie padło na nich podejrzenie, że są kontrrewolucjonistami, a potem siłą rzeczy stali się kontrrewolucjonistami, ale wtedy już bolszewicy, że tak powiem, urośli w siłę, bo opanowali całe państwo i korzystali z zasobów całego państwa, podczas kiedy Biała Armia właściwie korzystała z resztek zasobów tego państwa. Ja tutaj chciałbym dodać, szanowni państwo, bardzo ważne, jakby rozszerzyć to, o czym pan mówił na temat właśnie późniejszych białych generałów, bo tym takim grzechem pierworodnym tego, że doszło do rewolucji październikowej, czyli do puczu bolszewickiego, było to, że Kierański za wszelką cenę chciał być przywódcą tej rewolucji lutowej i bał się wojska, które mogłoby mu teoretycznie zagrozić. I mamy do czynienia z tak zwaną sprawą generała Korniłowa, zresztą na kanale Międzywojnie, który prowadzę ze Stanisławem Żuławskim, poruszaliśmy ten temat. I Korniłow był jedyną osobą, za którą stało wojsko i nie tyle, że oficerowie, ale też żołnierze. I Kierański został, można powiedzieć, że wplątany albo wykorzystał pewne takie zamieszanie między komunikacją między nim a Korniłowem. Tam wdał się w to jedna osoba, którą podejrzewam, że mogła być właśnie bolszewickim agentem. I Korniłow został oskarżony o zdradę stanu. Następnie został odsunięty i postać, która mogła, tylko ona mogła stanąć po stronie Kierańskiego w przypadku rewolucji październikowej, została, można powiedzieć, że wyeliminowana z tej całej gry. Co się okazało po tym, jak odsunięto Korniłowa, to Lenin zapisał, że sytuacja dojrzewa do tego, to był chyba albo koniec sierpnia, albo początek września, że sytuacja dojrzewa do tego, żeby przeprowadzić siłowe przejęcie władzy. Jak wybuchła rewolucja październikowa, to jak pan mówi, było wielu oficerów. Ale wszyscy się bali tego, wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności. Proszę pana, rządu tymczasowego bronił batalion kobiecy i uczniowie szkół wojskowych. Żadna poważniejsza jednostka wojskowa się do tego nie włączyła. To jest doskonała ilustracja tego, wie pan, jak się zachował korpus oficerski. Mnie tak się kojarzy ta książka generała Denikina, Biała Armia, z taką piosenką Żanny Biczewskiej. Jest taka piosenkarka rosyjska, ona już od dawna śpiewa. No i jedna z jej piosenek to właśnie jest pendant do tego: nie nada grustić, gospoda oficery, što my potierali, uże nie wiernuć, uże nie tu otieczestwa, nie tu uż wiery. To jest taki nastrój już właściwie straceńczy w tej piosence. No i to z tej książki Antoniego Denikina, to poczucie klęski Białej Armii, no, staje się widoczne, zwłaszcza jak w miarę z lektury. No, zwłaszcza jak tutaj mamy do czynienia z tym początkiem walk białych, gdzie okazuje się, że mamy do czynienia z garstką nie tyle żołnierzy, co samych oficerów, gdzie oficerowie robią za zwykłych żołnierzy, ich jest tam 2-3 tysiące, i prowadzą zacięte walki na południu Rosji. Wydaje się, że sytuacja jest stracona, jednak po jakimś czasie dochodzi do sytuacji, kiedy Denikin, już wtedy Korniłow wcześniej ginie, umiera generał Aleksiejew i on jakby zostaje tym dowódcą tej armii. Początek był taki, że kozacy po prostu się wyłamali tam z ogólnorosyjskiej dyscypliny. Utworzyli tam to terytorium kozackie, tak, na obszarze Donu, i jeden z generałów tam został atamanem, i od tego się zaczęło. To była ta baza wypadowa. To Krasnow bodajże, z tego co mi się wydaje. Krasnow, to nie wiem, czy to Krasnow, być może Krasnow. On zresztą, to jeśli tak, by to Krasnow, to byłaby to taki dalszy ciąg, bo on został wydany
Przez Anglików w 1945 roku Stalinowi. On nigdy nie był obywatelem sowieckim. Tak. Po prostu nie był, bo nie zdążył. On potem wyjechał na zachód, do zachodniej Europy. Nigdy nie był obywatelem sowieckim, ale Anglicy go wydali Stalinowi, oczywiście na pewną śmierć. Anglicy tacy są. Tutaj w tej książce też jest przedstawiona wspomnianego już generała Korniłowa, gdzie on ginie w czasie walk o jedno z miast na południu Rosji i te tereny opuszczają wojska białych i gdzieś w okolicach tego miasta był jego grób. I ten grób został rozkopany, a te jego zwłoki zostały zbezczeszone w bardzo taki brutalny sposób, co też pokazuje podejście bolszewików do swoich przeciwników, ale też w tej książce, to co jest ważne, jest przedstawione to, jak bardzo bolszewicy nie liczyli się w ogóle z ludźmi. Komuniści nie liczą się z ludźmi, dlatego że dla komunistów ludzie są tylko surowcem. Ludzie są surowcem. Komuniści to jest formacja antycywilizacyjna. To jest taki regres w rozwoju ludzkości, krok wstecz, potężny krok wstecz. Dla komunistów ludzie są surowcem. W związku z tym, czy jest większy rozkusz tam, czy mniejszy, to nie jest istotne. Liczy się produkt końcowy, którym jest rewolucja komunistyczna. To tak było w przypadku rewolucji bolszewickiej, to znaczy tej rewolucji realizowanej według strategii bolszewickiej, ale tak samo jest, takie samo podejście mamy i dzisiaj, kiedy to rewolucja komunistyczna jest realizowana przy pomocy innej strategii, alternatywnej strategii. Te strategie się zmieniają. Natomiast cel rewolucji komunistycznej się nie zmienia. Właściwie dwa cele rewolucja komunistyczna ma. Pierwszym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Innego, nowego człowieka. To właściwie, bo ten stary człowiek, taki normalny, to się nie nadaje do życia. Gdzie? Czym się różni człowiek sowiecki od człowieka normalnego? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. Tego, co religia chrześcijańska uważa za obraz i podobieństwo Boże w człowieku. Tego człowiek sowiecki się wyrzeka na rzecz zbiorowej mądrości partii. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie. Bo w normalnym świecie trzeba codziennie dokonywać samodzielnych wyborów, a on tej umiejętności właśnie się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekom sowieckim sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. I tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Dlatego ten jeden i drugi cel jest realizowany. Państwo totalitarne czym się charakteryzuje? No wiele cech ma, a ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną cechę, że państwo totalitarne nie uznaje żadnej władzy poza własną. Żadnej. Na przykład władzy rodzicielskiej. Mimo, a być może dlatego, że ona jest pierwotna względem władzy politycznej, i właściwie autonomiczna, ale to właśnie dlatego państwo totalitarne. No i co mamy, co obserwujemy? Dzisiaj na naszych oczach władza rodzicielska została zlikwidowana. Dzieci zostały znacjonalizowane. Przecież z władzy rodzicielskiej został tylko obowiązek alimentacyjny. Bo jeżeli się wprowadza w stosunki między rodzicami i dziećmi urzędnika państwowego, który ma ostatnie słowo, no to władzy rodzicielskiej już nie ma. To jest tylko atrapa taka. Właśnie mówię, obowiązek alimentacyjny jeszcze został, no bo to tego państwo nie chce na siebie wziąć. Władzy religijnej też państwo nie toleruje.
bo to państwo dyktuje, państwo totalitarne dyktuje wszystkim, co mają myśleć. To bardzo dobrą ilustracją był okres Gorbaczowa w Związku Sowieckim. Gorbaczow, który tam pierestrojkę zainicjował, któregoś dnia ogłosił, że od następnego ranka wszyscy będą, mają myśleć po nowemu. Mają myśleć po nowemu, rozumiem pan. No i jeszcze położyli się spać, to myśleli po staremu. A jak się obudzili, to myśleli po nowemu. Tak jest, taki był rozkaz. No i to, proszę pana, wszyscy myśleli po nowemu. Na tym polega państwo totalitarne. Wszystko jedno, czy pod hasłem pierestrojki się realizuje, czy pod hasłem, proszę pana, ziemlia Krystiana, grab na gramblinę i tak dalej, to wszystko jedno. Jeżeli mówimy o takim państwie totalitarnym i o przemocowości, opresyjności, no to właśnie w tej książce Gwardia, Diabelska Gwardia, mamy na przykład przykłady, gdzie stawiano przeciwko rodzicom dzieci, gdzie na przykład jeżeli w jakiejś miejscowości był ksiądz, który uczył te dzieci czytać, pisać i uczył religii, no to tego księdza było, trzeba było zamordować, gdzie mieliśmy przypadki, to też jest bardzo ciekawe, że wietnamscy komuniści bardzo bali się komunistów chińskich, a to wynikało z tego, że w Chinach to dochodziło do takich sytuacji, że jeżeli ktoś był lepiej wykształcony, no to też trzeba było go zamordować. Proszę musiał pana, pokajać się, że przeprasza za to, że jest lepiej wykształcony. Proszę pana, to jest tak samo było w czasie rewolucji bolszewickiej. Daleko nie szukając, przypadek mojego ojca. Mój ojciec skończył taką dwukłasne ministerskie uczelnię jeszcze w czasach rosyjskich. Trudno powiedzieć, że był wykształcony, wie pan, ale był gramotny, umiał czytać i pisać. No i kiedy bolszewicy przyszli tam na teren tej Wileńszczyzny, to znaczy tam do gminy Dziewieniszki dotarli, no i tam do tej wsi Smoliszka, gdzie mój ojciec mieszkał, był takim chłopakiem, wyrostkiem takim. No i ten komisarz, politruk, taki Żyd, Izmajłow, proszę pana, pyta gramotnych, czy tu, gdzie tu są gramotni. No to wie pan, tych gramotnych dużo nie było. Między nimi tam wskazali mojego ojca jako takiego wyrostka, wie pan. Ten go za kołnierz i za stodołę. Ty sukinsyn kontrrewolucjonier. Nie wiem, prawdopodobnie go wykupili, bo by go zastrzelił, ten Izmajłow. Tylko prawdopodobnie, bo on nie był niewrażliwy na brzęczące argumenty, wie pan, więc tam go wykupili po prostu ci sąsiedzi. Jakoś uprosili tego Izmajłowa, że go nie zabił. Ale to właśnie takich eliminowali jako potencjalnych, jak to Rosjanie mówią, zeczyńszczyków. Bo to mi Bukowski mówił, Włodzimierz Bukowski, jak był w tym archiwum tam w czasach Jelcyna, w tym archiwum moskiewskim KGB, to tam się przekonał, że gdziekolwiek bolszewicy wkraczali, to pierwsza rzecz, jaką robili, to ucinali temu narodowi, który mieli opanować, ucinali mu głowę. To znaczy tych wszystkich zaczęścików, proszę pana, winien, nie winien, potencjalnie on jest niebezpieczny. Dlatego tak, proszę pana, prześladowani byli ci akowcy w Polsce po 1944 roku. No bo oni się ujawnili. Nawet jak się nie ujawniali, to samo to, że należeli do konspiracji, że byli w tym podziemnym wojsku, świadczyło o tym, że ich tam poziom taki, proszę pana, moralny jest trochę wyższy od przeciętnego. Więc stanowią potencjalne zagrożenie. W związku z tym trzeba ich wyeliminować, jeżeli nie pozabijać, to przynajmniej tak, proszę pana, zmaltretować, żeby już niczego nie chcieli, tylko żeby się każdy cieszył, że żywy, zdrowy. To tutaj trzeba zacytować, zresztą polecam państwu doskonałą książkę Richarda Pipesa
o ewolucji rosyjskiej i on tam cytuje Lenina, gdzie Lenin mówi, to nie chodzi o to, czy on jest winny, czy niewinny, ale jakie ma klasowe pochodzenie. Jak ma klasowe pochodzenie złe, no to jest do zabicia. Wie pan, dzisiaj mamy do czynienia, i to lewica lansuje coś takiego, penalizację mowy nienawiści. Ale proszę pana, ja ze wczesnej swojej młodości pamiętam, że nienawiść była cnotą. Pamiętam czasy, że nienawiść była cnotą. Nie taka zwyczajna nienawiść, tylko nienawiść klasowa. Nienawiść klasowa była cnotą. Wypadało właśnie kierować się nienawiścią klasową, żeby, proszę pana, nie drgnęła panu ręka, jak pan będzie wroga klasowego eliminował. Przypomnę, że w konstytucji PRL-u, tej pierwotnej wersji, to był taki zapis, on potem zniknął. Po 56 roku zniknął, ale do 56 roku był, że Polska Rzeczpospolita Ludowa ogranicza, wypiera i eliminuje te niewłaściwe klasy. Ogranicza, wypiera i eliminuje. Co to znaczy? No, dół z wapnem w ostatecznej instancji. Panie Stanisławie, jeszcze tutaj chciałem nawiązać do pewnej dyskusji, którą mieliśmy, tak rozmawialiśmy prywatnie. Jeżeli chodzi o Białą Armię Denikina, można to nazwać tak, Denikin a sprawa polska, bo zresztą ukaże się niebawem książka Jana Engelgarda, Rosyjski syndrom, sprawa generała Denikina. I o co mi chodzi? Bo też pan kiedyś w jakichś nagraniach poruszał ten wątek i mianowicie, czy Polacy, dokładnie Piłsudski, powinien wesprzeć białych, czy tak jak zrobił, czyli wstrzymał ofensywę i de facto dogadał się z Leninem i pozwolił Leninowi pokonać białych. Czy ten ruch Piłsudskiego z perspektywy czasu pan ocenia pozytywnie, czy trzeba było pójść i dobić tą proszę pana, bolszewicką chydę? Pytanie inaczej trzeba postawić. Jaki byłby stosunek zwycięskich aliantów do Białej Rosji, gdyby Biała Armia wygrała? Myśli pan, że alianci, to znaczy Wielka Brytania i Francja, popieraliby odbudowę niepodległego państwa polskiego? Ale skądże znowu? Nawet w okresie chaosu, proszę pana, tego już jak się zaczynał ten chaos rewolucyjny, to tak czy owak Rosja wiązała 80 dywizji niemieckich na wschodnim froncie. No to proszę pana, a tu Polska ile mogła związać? W związku z tym nie byłoby żadnego, proszę pana, poparcia aliantów zachodnich dla niepodległości Polski. Francja by zrobiła wszystko, żeby, proszę pana, była wspólna granica rosyjsko-niemiecka. Żeby Niemcy były szantażowane przez Rosję. Wielka Brytania może w mniejszym stopniu, ale Francja z całą pewnością. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją z 1919 roku, z jesieni, kiedy już mamy niepodległą Polskę, kiedy rząd tymczasowy, a jakby na bazie rządu tymczasowego był rząd Kołczaka, gdzie Rosja uznaje niepodległość i Polski, i Finlandii, i Litwy, Łotwy, Estonii, tych różnych mniejszych krajów. Proszę pana, tu z tej książki Aleksandra, tego Antoniego Denikina wynika, że według niego, to chyba on najlepiej wiedział, co on myśli, kwestia, proszę pana, niepodległości poszczególnych części Imperium Rosyjskiego miała zostać odłożona na po wojnie. No ale jeśli by Biała Armia wygrała, to proszę pana, bo żadnej niepodległości Polski nie byłoby mowy. Bez poparcia, proszę pana, aliantów zachodnich, żadnej niepodległości Polski by nie było.
Żadnej niepodległej Polski by nie było. Nawet w 1920 roku by nie było. I tyle. No to trzeba sobie zdać sprawę z tego, jaka była alternatywa, bo w polityce trzeba rozpatrywać alternatywy istniejące. Nie takie, że tam, wie pan, my sobie potrafimy wyobrazić to. Zawsze to, co my sobie wyobrażamy, możemy sobie wyobrazić wszystko. I to, co więcej, to, co my sobie wyobrazimy, to może być piękniejsze od wszystkiego innego. Tylko to będzie miało jedną wadę, że tego nie ma, że to istnieje tylko w naszej imaginacji. Natomiast dlatego w polityce trzeba rozpatrywać alternatywy realnie istniejące. Znaczy, no, było też, bo na przykład ośrodek Kołczaka nie był tak pozytywnie nastawiony do Polski jak ośrodek Denikina, bo ja na przykład spotkałem się z, jeżeli chodzi o ośrodek Denikina, z tym, że oni oczywiście uznawali niepodległość Polski, tylko była kwestia ustalenia granic. No to proszę czy to będzie granica na Bugu, czy to będzie granica... Uznawali niepodległość Polski, a to dopóki, proszę pana, byli w opresji, to uznawali, a jakby już opresja minęła, to przestaliby uznawać. W polityce, proszę pana, obowiązuje zasada rebus sic stantibus. Czyli stanowisko Piłsudskiego, żeby nie wspierać Denikina, było pana zdaniem słuszne? Moim zdaniem, jeżeli Piłsudski chciał, żeby odtworzyła się niepodległe państwo polskie, to nie mógł popierać Denikina. Okay. Nie mógł. Okej. Okay. A jeszcze mam pytanie o tą drugą książkę, bo też mamy taką kontrowersyjną... Nie ze względu na Denikina, chociaż również ze względu na Denikina, ale przede wszystkim ze względu na Francję. Mhm. Panie Stanisławie, jeszcze jedno pytanie, a mianowicie tej książki Diabelska Gwardia. Mamy do czynienia z opowieścią byłego SS-mana, który walczył z tą partyzanską na Białorusi, potem w Czechach. No, był to SS-man, tak? członek tej zbrodniczej organizacji. On następnie ląduje w Indochinach. I znowuż powtarza się wielka wojna między komunistami a narodowymi socjalistami. Kto jest dobry w tej wojnie? Proszę pana. No właśnie, kto jest dobry? Jest dobry? Nie można zapominać, w czyjej służbie ten SS-man jest. On jest przecież w Legii Rzymskiej, w służbie francuskiej. Francja chciała utrzymać imperium kolonialne w Indochinach. No, ale proszę pana, to się nie udało. Między innymi ze względu na niechętny stosunek Stanów Zjednoczonych do tego, żeby Francuzi utrzymywali swoje imperium kolonialne w Indochinach. Okej. Okay. No, nie będę już wchodził. Nie, więc on oczywiście pościągał potem, bo wie pan, początkowo on się tam ukrywał, wojna się skończyła w Europie i on nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Jest zwierzyną łowną. Jest tak. Zwierzyną łowną, tak, jako SS-man. Proszę pana, nie ma żadnego okresu ochronnego na niego. Jedynym wyjściem jest Legia Cudzoziemska. To i to też takim niepewnym. Ale proszę pana, tam jeden pułkownik, którego nazwiska już nie pamiętam, na tych SS-manów, chociaż ich nie lubił i nimi pogardzał, dawał im to odczuć, no ale i doceniał ich umiejętności zawodowe, tak. Jeśli można to tak nazwać. I pewną determinację. I zdawał sobie sprawę, że oni nie mają innego wyjścia, jak tylko, proszę pana, zasłużyć się Legii Cudzoziemskiej, bo inaczej to, no co, więzienie i streczek ich czeka, prawda? A tak, no to są chronieni przez francuski parasol polityczny, jako legioniści.
I on tam ściąga do tej formacji legionerskiej swojej wszystkich swoich dawnych kolegów, tam nie tylko SS-manów, ale żołnierzy armii niemieckiej, którzy też tak nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Tam był też oficer Gestapo, który tam swoją katownię zorganizował. Więc to wszystko, proszę pana, i oni tam odtwarzają te metody, dlatego że wojna partyzancka, czy to na Białorusi, czy w Wietnamie, wszędzie jest podobna. No i oni się charakteryzowali niesamowitą skutecznością w porównaniu na przykład do legionistów, którzy się szkolili na pustyni, a to nagle lądują w dżungli. Nie, bo ci stosowali pewne niekonwencjonalne metody. Przypomnę jeden przykład, żeby tu nie być gołosłownym. Otóż ten pułkownik polecił im ochronę konwoju jakiegoś. No wiadomo było, że ten konwój z ciężarówki, z jakimś tam zaopatrzeniem, już nie pamiętam jakim, ma przejeżdżać przez terytorium kontrolowane przez Wietmin. No i co tu zrobić? Wtedy on tu podaje, ten narrator, że jeszcze nie było tak, że ta partyzantka jeszcze nie była zasilana przez jakichś takich żołnierzy gdzieś z dalekich stron. Tylko to wszystko byli miejscowi. Jak to dzisiaj by się powiedziało w slangu młodzieżowym, lokalsi. No więc on wpadł na pomysł, jak tych lokalsów, proszę pana, w służbie Wietminu, jak ich zneutralizować. Połapał ich rodziny, baby i dzieci. I proszę pana, wpakował ich na ciężarówki i tam przez megafony, jak ten konwój tam się posuwał, to przez megafony tam ogłaszał, że niech tylko jeden strzał padnie tam gdzieś z krzaków, to te wszystkie baby i dzieci zostaną, wie pan, rozstrzelane co do nogi. No i ci, no nie bardzo, a i te baby też były dopuszczane do głosu tam, do tych mikrofonów, tam łakały, jęczały i tak dalej. W związku z tym konwój bezpiecznie przejechał do miejsca przeznaczenia. Nie zaczepiamy przez nikogo. To były takie metody. Tam też była taka historia, gdzie ten oddział wszedł na tyły wroga i był przy jakimś jednym z większych obozów. Zatruli wodę. Mhm. I ci wietnamscy żołnierze zaczęli umierać po kolei. Tak. To jeszcze wzięli i chcieli zabić tego kucharza, bo myśleli, że to kucharz je otruł. No to proszę pana. I tam wymietli wszystko. Tak, więc to, wie pan, jeszcze tutaj on tam podkreśla to, że wyższość wyszkolenia tych Niemców nad tymi partyzantami Wietminu. Między innymi tam bardzo duży nacisk kładzie na to, że tam był wśród nich taki SS-man chyba, czy Niemiec po prostu, który był specjalistą od sporządzania szkiców terenu. To, jak się okazało, bardzo było przydatne przy wszelkich akcjach takich. No, ja byłem w Wietnamie, więc mniej więcej mam wyobrażenie, jak trudne były, zwłaszcza dla Europejczyków, walki w dżungli. W dżungli to, proszę pana, w ogóle przeżyć to jest duża sztuka. W takich warunkach, jakie tam są, a jeszcze prowadzić walkę, a jeszcze prowadzić skuteczną walkę, to naprawdę trzeba mieć bardzo dobre umiejętności. I oni je mieli. Trzeba przyznać, że wyszkolenie tutaj w porównaniu z zwykłymi oddziałami legionerskimi, on troszeczkę chwali swój ogonek, ale myślę, że te pochwały są uzasadnione. W porównaniu
z przeciętnym wyszkoleniem żołnierzy Legii Cudzoziemskiej francuskiej, to te formacje wywodzące się z armii niemieckiej, czy z SS, czy z Wehrmachtu, dostały znacznie wyżej. Znaczy, to ja bym nazwał nie tyle, że złe, co nieadekwatne do terenu. Bo też ten Niemiec wspomina, że oni szkolili się na pustyni, a następnie lądują w puszczy. No tak, ale to nie potrafili proszę pana, no tak, ale to ten nie miał też doświadczeń w walkach w dżungli. Ale w lesie. No w lesie, to tak, ale to... Wielkie operacje partyzanckie tak, w 1944 roku no na Białorusi. Może jakieś tam, na pewno jakieś doświadczenia były przydatne. Chociaż z walki w dżungli są jakościowo inne. Panie Stanisławie, to tym akcentem byśmy zakończyli naszą rozmowę na temat tych dwóch pozycji i komunizmu. Serdecznie was wszystkich zapraszam na targi książki, które odbędą się w Krakowie. Będziemy, już sobie tylko ściągę uruchomię, nie, ściąga mi się tutaj gdzieś schowała, zaraz państwu przypomnę. W hali przy ulicy Galicyjskiej 9. Tak, hala, to nawet ja pamiętam. Tak, tak, ale stoisko, nasze stoisko jest numer 74. Jesteśmy obok stoiska Witolda Gradowskiego. To jest hala obok tej, na której jesteśmy co roku. Także proszę nas szukać, proszę obserwować nasze media społecznościowe. Dokładny rozkład jazdy będzie później podawany. Oczywiście będzie pan Stanisław Michał. No i jeszcze jedną informację chcę podać. Będzie moja nowa książka pod tytułem Jak czekista z czekistą. To są dialogi między Pipermanem i Biberglancem. Także zachęcam państwa do zainteresowania się tą pozycją. Tak, ona będzie, premiera będzie na targach książki właśnie w Krakowie. Serdecznie polecam też wspieranie kanału pana Stanisława Michalkiewicza poprzez Buy Coffee. Te środki są przekazywane na rozwój naszego kanału, także też z góry dziękuję wszystkim wspierającym. Także panie Stanisławie, bardzo dziękuję i dziękuję państwu. Książka do kupienia na kapital.pl.